Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony oczywiście LiberEV80, przed nami kolejny odcinek z serii FIFA 17 Ultimate Team. Mamy po sześciu spotkaniach, jak zapewne pamiętacie, 9 punktów. Także na początku zapewnijmy sobie utrzymanie, a potem będziemy myśleli, co dalej. Także zapraszam Was do oglądania. Mamy potwierdzenie w lidze, 9 punktów, 4 mecze nam zostały, pierwszy skład, Liga Włoska i tutaj zobaczcie Aleksa Sandro, od razu na początku spotkania wylew, odsuwa się od zawodnika z piłką, no i niestety jesteśmy spóźnieni, każdym obrońcą nie byłem w stanie po prostu go dogonić, także no niedobrze się zaczęło to spotkanie, no i tutaj również jest 2-0, ale nie poddajemy się, moi drodzy. Jest Seba w akcji na spokojnie. Taka piłka po przekątnej. Dobra bramka. 2-1. Kolejna sytuacja w naszym wykonaniu. Jest Renato i dobitka jakaś taka dziwna, nieporadna. Ale niestety bramkarz wybronił nam to wszystko. No i tutaj jest centra. I niestety, ale Aleksandro nie poradził sobie. No i teraz zobaczmy na Manolasa. No Manolas nie wiedzieć czemu zostawia tego zawodnika, który jest bliżej bramki. No i niestety jak już się przełączyłem na niego, już było za późno. I tutaj taka bardzo taka bramka przypadkowa, ale jest Seba, który nas naprawdę nie zawodzi. Już na samym początku tego spotkania, po tym pierwszym wylewie, wiedziałem, że niestety, ale ten mecz może być bardzo ciężki, nawet do zremisowania i niestety nie pomyliłem się. Przegrywamy pierwsze spotkanie, mamy nadal 9 punktów. Mecz był w miarę wyrównany, jednak przeciwnik miał po prostu lepsze okazje. Także skład potężny przeciwko nam wyskoczył, ale Seba tutaj naprawdę wyszedł na doskonałą pozycję, już nie mówiąc o wspaniałym podaniu prostopadłym. Kolejna sytuacja, jest Faraon. No i zobaczcie teraz, dodaj, że to jest Bellerin, tak po posturze widzę. Trzech obrońców na mnie, ale Bellerin, zobaczcie, no wycofani, jakieś takie dziwne. No i co? No i Seba strzela bramkę. Niecała 30 minuta i przeciwnik widocznie nie wytrzymał nerwowo. Rozłączył się, co dało nam spokojne w tym momencie utrzymanie. Dwa mecze do końca. Także jest dobrze, moi drodzy. Lubię grać potem, jak już jest jak najszybciej się utrzymać i potem tak naprawdę nie ma tej presji, braku punktów. I możemy grać kolejny mecz. Kolejny przeciwnik, 4-1-2-1-2, druga wersja. Dobra piłka, taka górna, ale tutaj słupek nas ratuje, 15 minuta. Jest Nainggolan. No i dobra tutaj, no i dlaczego, zobaczcie, nie ma bramki, ale nie o tym. Zobaczcie tutaj na Robena, który piłka do niego zmierza, ja nie byłem w stanie się na niego przełączyć. Zobaczcie, nie ma dobitki, bo on po prostu uciekł od piłki. Bardzo dziwna ta sytuacja. No i tutaj El Shaarawy, no troszeczkę za słabo. Mamy Robena. No i zobaczcie, przeciwnik jest przełączony na Koulibaly'ego. No i Koulibaly zamiast biec w kierunku bramki pobiegł wzdłuż w stronę bocznej linii, co dało nam naprawdę ten metr, dwa przewagi. No, no i tutaj zobaczcie, mamy rzut karny, nie twierdzę, że nie, trzymany zawodnik drużyny przeciwnej jak najbardziej. Nainggolan trzymał go ewidentnie za koszulkę, słuszny rzut karny. Ale ja ten karny, słuchajcie, obroniłem. Ja go obroniłem, ale nie o tym. Zobaczcie, sytuacja, wylew naszego zawodnika u góry, strzałką zaznaczony. To była naprawdę... No, puścił tego zawodnika. Także widać, moi drodzy, z pełną premedytacją w momencie dobitki już następuje wylew po drugiej stronie
pola karnego, na który oczywiście nie mamy wpływu. No wychodzi na to, że sekwencja zdarzeń podczas wylewu jest z góry zaplanowana i tak naprawdę nie mamy nad tym kontroli. Także zapraszam Was oczywiście na kolejny sezon w trzeciej lidze. Rozpoczniemy go oczywiście w środę, także nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia. Pozdrawiam, cześć!